kochani, witajcie w nowym filmie z aktualizacją remontu. Tutaj przyświeca mi Madzia, ponieważ nie ma światła i nie ma też tutaj postępu w tej łazience, w tej części łazienki, ale tam coś już jest chyba na ścianach. Chodźmy tam, zobaczmy to z bliska. Tutaj jeszcze, znaczy to jest wszystko przygotowane. Gdzie? Żeby mnie nie popieściło. Nie, tutaj nie kopnie. A to jest to? Tak. Uff. Tak jest nas dziewczyny z Polibudy właśnie. O, i tutaj mamy już kafle takie duże. Tutaj będzie bardzo ładna podłoga. Kafle są stonowane, skromne, ale myślę, że podłoga was zaskoczy. No teraz nie jest to zaskakujące, no bo to jest do przewidzenia. Tutaj będzie prysznic, bo tutaj był prysznic generalnie. Tam jest toaleta, tu jest sauna, a tu jest zlew i szafka. Musicie teraz użyć wyobraźni. Jak to widzę? Gdzie tu jest postęp? W garażu nie ma postępu. Jest coraz więcej materiałów. Czy w kuchni widać postęp? O, coś się zmieniło, słuchajcie, w kuchni, bo są szafki obklejone. Tutaj pracuje osuszacz, trudne słowo, dlatego też jest hałas. Zniknął stół, wszystko jest poprzykrywane i ściany są gotowe do malowania. I sufit również. No, kuchnia wygląda teraz niezbyt atrakcyjnie. A ja wyglądam tak, jeszcze się nie pokazałam, ale oto jestem. Także potem zapytamy naszych gości, czy im się podoba. Na razie o nic nie pytam. Chodzimy, badamy, sprawdzamy robotę. Widzicie, ściany tutaj wyglądają już inaczej niż ostatnio. Salon prezentuje się aktualnie właśnie tak. Wszystko jest przykryte. I czy jest tutaj coś nowego? Nie. Kominek będziemy robić na samym końcu. Także tutaj ściany. A nie, ściany tu już są gotowe, bo to ostatnio była dziura. Już nie ma dziury. Nie, gotowe ściany to jeszcze. Ale dziury nie ma, Piotr. To już jest progres, docejmy to. A pokój gościnny? W pokoju gościnnym pojawiły się drzwi z innych pomieszczeń. I ściany wyglądają tak samo, nic tutaj nie ma nowego. Kominek jest obklejony. I ściany czekają na nowy kolor. Co to jest? Takie fajne. Jak rakieta. I tutaj też jest zmiana. Jest ciemno, bo drzwi wejściowe są przykryte kartonami i tutaj jest bardzo duży progres na dole, zobaczcie. Pojawiły się kafle, także mamy takie kafle, one są chyba teraz dość popularne, wiele osób je wybiera i wcale się nie dziwię, bo są piękne, proste i pasują naprawdę do wielu dodatków i wielu podłóg, a tutaj podłoga będzie biało-czarna. Jeżeli chodzi o podłogę w drugiej łazience, to ona będzie w takie kafelki jakby marokańskie, gdzie każdy będzie inny, naprawdę bardzo oryginalne. I tam będzie troszkę inny klimat niż w tej łazience. Tam będzie taka niewielka, nowoczesna, właśnie biało-czarny dół i te białe, proste, eleganckie, wypukłe kafle. A tam widzieliście duże, takie ciężkie kafle i właśnie ta podłoga taka klimatyczna. I tam sauna, relaks, a tutaj taka łazienka właśnie na co dzień dla gości, którzy będą przebywać na dole w salonie. Także jeżeli chodzi o dół, to no, to są wszystkie zmiany. Tutaj w tej szafie nie ma nic nowego. Tutaj jest, o, posprzątane. To jest zmiana. Skoczymy na chwilę do góry, ale tam chyba nic się nie zmieniło od ostatniej wizyty. Teraz ekipy pracowały właśnie na dole i na dworzu. Dobra, idziemy do góry. Tutaj już jest prawie jak w domu, bo są odkryte podłogi, część jest już przymalowana, korytarz będzie malowany właśnie razem z dołem.
sypialni nic się nie zmieniło. Ściany pomalowane, czyściutkie, gotowe. Długo już wam, kochani, pokazywałam. No i w garderobie też nic nowego. To są takie długie rury, bo tutaj jest odkurzacz centralny. Także tak to wygląda, ale jak już się przyjeżdża teraz do domu i przychodzi do góry, to już jest tak po domowemu. Już nie ma tego gruzu tak dużo, nie? Już jest posprzątane. Także dobra, no w łazience nic się nie zmieniło, więc tam nie idziemy. Korytarz. Dziewczyny się zamknęły, nie wiem co one tam wymyśliły. Tutaj ściany będą w kolorze jasnej szarości. Bo też chcemy dodać takiej nowoczesności. A to jest to pomieszczenie, o którym wam mówiłam, że tutaj miała być łazienka. I tutaj, tak, i na razie tu jest, znaczy taka, wiesz, no co tu będzie. Ta. Odkryłam tajemniczą dziurkę w ścianie. I tutaj jest taki tunel na kable. Nie zauważyłam tego wcześniej, a przy ostatniej wizycie tego nie było. Także to jest bardzo interesująca dziura. Jesteśmy na pierwszym piętrze na holu i tutaj właśnie jest ta dziura, bo tutaj będzie duży telewizor i strefa relaksu. Także zagadka dziury rozwikłana. Pokój cukierkowy wygląda tak. Mieliśmy taki moment załamania i jakby pewne sytuacje, to, że nie wszystko szło po naszej myśli, to wszystko sprawiło, że stwierdziliśmy, że nie ma szans, żebyśmy w tym roku się wprowadzili. Serio, na pewno mieliśmy taki moment, że w ogóle, no, no bez opcji, ale prace jakoś tak z dnia na dzień przyspieszyły. Ludzie tu pracujący naprawdę dają z siebie wszystko i jest szansa, że uda się tegoroczny vlogmas, przynajmniej częściowo, nagrać już tutaj. Czy tak będzie? Mam nadzieję. Jestem wielką marzycielką, wielką optymistką. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, więc mam nadzieję, że po prostu się uda. No, także cóż, widać już progres, jeżeli chodzi o łazienki. To mnie bardzo cieszy. I co jeszcze? Są zacykolowane ściany na dole. I teraz wiadomo, materiały potrzebują swojego czasu, żeby wyschnąć, żeby się osadzić. I kolejne etapy będą wykonywane. A na samym końcu, takim uwieńczeniem wszystkiego, będzie odświeżenie tych podłóg drewnianych. Także jak macie jakieś pytania dotyczące kolejnych naszych pomysłów, faz, to zadawajcie je na dole. Jeżeli chodzi o umeblowanie, bo to jest temat, który kilka osób zainteresował, to mamy wybrane meble do sypialni, do pokoju dziecięcego jeszcze się wahamy, do dużego pokoju wypoczynek już na nas czeka, bo zamawialiśmy właśnie na wymiar. Jak tylko on się tutaj pojawi, to oczywiście będę was informować, co skąd pochodzi. Łoże nasze małżeńskie też już jest gotowe. Czekamy na stół do jadalni. On ma być w połowie grudnia. Płynie do nas z Malezji i on też jest właśnie na zamówienie. A jeżeli chodzi o pozostałe meble typu pokój gościnny czy biuro, absolutnie nie mamy tego. To jak już się wprowadzimy, myślę, że równolegle będziemy wybierać sobie meble, bo najważniejsze to mieć na czym spać, mieć na czym usiąść i mieć mniej więcej gdzie włożyć ubrania, no i gdzie przygotować posiłki, czy też się odświeżyć, zadbać o higienę, załatwić i skąd nalać wodę. Także wszystko stopniowo, etapami będziemy robić, nie wszystko naraz, to jest w ogóle, no a wykonalne, bo jeszcze trzeba to wszystko, cały remont łączyć z pracą, obowiązkami szkolnymi dzieci i tak dalej. Co nie jest łatwe, nie ukrywam. Oboje czujemy się już naprawdę przemęczeni, ale to jest temat na osobny odcinek, jak przetrwać remont na przykład psychicznie.
bo jest to naprawdę ciężki temat. Jeżeli macie to za sobą, albo bliskie wam osoby miały jakieś remonty, czy budowały dom od zera, no to wiecie, o co chodzi. Kochani, żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!